Nie trzeba znać języka migowego, by w ruchach ich dłoni dostrzec oburzenie. Nie mówią i nie słyszą, ale rozumieją, że jedyne miejsce, gdzie jako głuchoniemi znajdują pomoc, może zostać zamknięte. Sytuacja Polskiego Związku Głuchych Oddziału w Rzeszowie jest wręcz tragiczna. Związek ma ponad 100 tysięcy złotych długów, nierozliczone projekty i bałagan w dokumentach. Kiedy nowy zarząd problem zauważył, było już za późno na interwencję. Związek utrzymujący się z datków i dotacji nie ma z czego spłacić zaległości. Jeżeli nikt nam nie pomoże, to sami zastanawiamy się, co będzie dalej. Naprawdę to jest poważny problem. Pracownicy są od 1 lutego na wypowiedzeniach, w maju kończy się ich praca, opieka nad niesłyszącymi. Oni już mają tego świadomość i obawiają się, że zostaną sami. To brzmi jak wyrok dla ponad 2000 osób z całego województwa. Tłumacze związku pomagają im w urzędach, szkołach, na uczelniach, wszędzie tam, gdzie język migowy jest barierą. Nam udało się z nimi porozmawiać także jedynie dzięki pomocy tłumacza. Skończyłam studia, ale bez tłumacza języka migowego byłoby to niemożliwe, ponieważ na przykład profesor chodzi po sali. Ja nie mogłabym czytać ani z ust i nie mogłabym wiedzieć, o czym on mówi. Nie mogłabym zrobić notatek. Miałam operację, potrzebowałam pomocy tłumacza języka migowego, jak chodziłam do kontroli, no bo bez tłumacza nie dałabym sobie rady. Tłumacz jest potrzebny w kontaktach z lekarzem, w rozmowie z lekarzem. Nowy zarząd związku uważa, że winę za złą sytuację finansową ponosi były zarząd na czele z odwołanym kierownikiem placówki. To sobie produkował darowizny, prawda? Że płaciliśmy mu telefon na jego adresie prywatnym. Bo... Sprawa trafiła do prokuratury wraz z opinią biegłego rewidenta. Potwierdzał, że jest tutaj bałagan dokumentacji, że jest dokumentacja fałszowana, że nawet jest jakaś podwójna księgowość. Prokuratura jednak umorzyła postępowanie. Prokurator po ocenie materiału dowodowego stwierdził, że brak jest dowodów na to, iż doszło tam do popełnienia przestępstwa. Związek złożył odwołanie, a sprawa trafiła do sądu. Były kierownik PZG nie chce otwarcie wystąpić przed kamerą. Zarzuty jednak odpiera i, jak zapewnia, nie czuje się winny. Nie chciałbym zabierać głosu w tej sprawie, do czasu rozstrzygnięcia w sądzie. Proszę pana, ale sprawa jest bardzo poważna, a pan mówi, że nie chce pan zabierać głosu. Chodzi o ludzi, którzy są trochę w życiu bezradni, a pan mówi, że nie chce pan zabierać głosu w tej sprawie. Nie ma pan nic do powiedzenia naprawdę. Mam do powiedzenia, ale nie przez media. Pan się nie poczuwa do winy za tą sytuację, która zaistniała? Oczywiście, że nie. Prawie 100 tysięcy złotych gdzieś jednak zniknęło, a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ZUS domagają się uregulowania długów. Są to pieniądze publiczne, które po prostu musimy odzyskać. Władze PFRON-u zapewniają, że rozumieją, jaki to dla związku problem. I im, i państwu zależy na tym, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym. Co można zrobić, żeby jak najszybciej pomóc tym osobom, czyli rozwiązać kwestię finansową? No przede wszystkim z naszej strony to, co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy, czyli propozycja układu rotalnego. Kwotę 100 tysięcy złotych postanowiliśmy rozłożyć na kilkadziesiąt rat. ZUS także obiecał nam, że rozłoży dług na raty. Problem w tym, że związek nie ma z czego ich spłacać. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych twierdzi, że w znalezieniu dodatkowych funduszy także pomóc nie może. Nie ma takich regulacji, a poza tym to byłby precedens. 2000 osób zostanie bez pomocy. Głuchych i niedosłyszących. Głuchych i niedosłyszących. Skąd oni mają teraz czerpać pomoc, skoro ośrodek zniknie? Życie nie znosi próżni. Umówmy się, że jeżeli jest to sytuacja ogromnie ważna i społecznie użyteczna, należy do tego wprowadzić samorządy. Problem w tym, że władze lokalne także zasłaniają się przepisami prawa. Przepisy nam nie pozwalają na taką pomoc, jakiej by sobie życzyli. Musimy działać zgodnie z prawem. Na jaką pomoc w takim razie mogą liczyć z państwa strony? W ramach działań polityki społecznej, czyli już to są konkretne działania w ramach otwartych konkursów ofert. Takich pieniędzy na spłatę długu przeznaczyć jednak nie można, więc sytuacja staje się tragiczna. Podopieczni związku poddawać się jednak nie zamierzają. Jestem obywatelem Polski i mam prawo konstytucyjne i chciałabym, żeby można było pozytywnie załatwić sprawy głuchych. Jeżeli nie, to zorganizujemy strajk, protest, taki niemy protest niesłyszący. Mają nadzieję, że odpowiedź urzędników na ich prośby nie pozostanie. Nie ma. Agnieszka Idzik, TVN24.